Najpierw może krótko powiem, czym się zajmujemy w ogóle jako Centrum Cyfrowe i Pracownia Otwierania Kultury, a później opowiem trochę o tym, w jaki sposób my pracujemy z zasobami dziedzictwa i z instytucjami dziedzictwa, wspierając je w udostępnianiu tych zasobów. I na koniec, jeżeli wystarczy mi czasu, chciałabym zaprezentować wstępne wyniki badań, które właśnie, znaczy w ramach projektu badawczego, który właśnie kończymy, dotyczącego tego, jak instytucje postrzegają, identyfikują użytkowników swoich zasobów. Więc Centrum Cyfrowe, co jest istotne, jest organizacją pozarządową i w związku z tym my oczywiście nie mamy swojej kolekcji, natomiast interesuje nas bardzo otwarta kultura i zajmujemy się promowaniem dostępu do treści, danych i kultury już od jakiegoś czasu. Nie zajmujemy się tylko kulturą, do tej pory działaliśmy w takich obszarach jak otwarty rząd, otwarta nauka, otwarte dane. W tym momencie głównie zajmujemy się otwartą kulturą i otwartą edukacją oraz działaniami rzeczniczymi. Ja natomiast pracuję w Pracowni Otwierania Kultury, czyli tym dziale, który zajmuje się stricte współpracą z instytucjami dziedzictwa. I nas interesują przede wszystkim dane i cyfrowe zasoby kultury. Jak powiedziałam, my sami nie posiadamy kolekcji, natomiast zajmujemy się aktywnie wspieraniem instytucji w dzieleniu się swoimi kolekcjami. Ten proces zaczął się jakiś czas temu i zaraz powiem o pierwszym projekcie związanym z dziedzictwem. Natomiast my też w międzyczasie prowadziliśmy projekty badawcze i prowadziliśmy badania, zadając pytania pracownikom instytucji na temat tego, jakie one napotykają bariery w swojej pracy, gdy próbują dzielić się swoimi zasobami. Wspieraliśmy instytucje w rozwiązywaniu problemów prawnych, technicznych i wielu innych, które zidentyfikowaliśmy w toku badań. I w ten sposób narodziła się Pracownia Otwierania Kultury, to znaczy prowadząc badania, bazując na tych badaniach tworzyliśmy programy wsparcia dla instytucji. No i następnie coraz więcej tych instytucji na różne sposoby z nami współpracowało i to sprawiło, że postanowiliśmy stworzyć organizację, która w ogóle będzie się tym zajmować i będzie prowadzić instytucje, tak powiem, od początku do końca, zarówno przez proces digitalizacji, jeżeli jest taka potrzeba, jak i później przez proces namysłu nad tym, w jaki sposób te zasoby udostępniać oraz w jaki sposób tworzyć narzędzia, które mają te zasoby udostępniać. Pierwszym projektem związanym z dziedzictwem, który został już dzisiaj tutaj wspomniany przez moich przedmówców, był projekt Otwarte Zabytki i to był projekt, który miał za zadanie wytestować to, jak może działać crowdsourcing w oparciu o dane dotyczące dziedzictwa. To był projekt, który bazował na tym, że my otrzymaliśmy od Narodowego Instytutu Dziedzictwa rejestr zabytków, który, na bazie którego powstał ten serwis, który zachęcał ludzi do tego, żeby dane znajdujące się w tym rejestrze uzupełniali i korygowali, jeżeli one w jakiś sposób na przykład były nieaktualne. I ten serwis wciąż istnieje, on jest serwisem crowdsourcingowym, to znaczy jest otwarty na to, żeby każdy, kto ma ochotę, mógł się włączyć w jego tworzenie, czyli w tworzenie takiego obywatelskiego katalogu zabytków. I ten projekt wyrósł tak naprawdę z zainteresowania danymi, nie tyle samym dziedzictwem i zasobami dziedzictwa, co danymi, ale później tych projektów związanych z dziedzictwem przybywało i istotnie zaczęliśmy bardzo intensywnie pracować z instytucjami, które posiadają kolekcje. Zresztą sami zrealizowaliśmy jeden projekt digitalizacyjny i zdigitalizowaliśmy archiwa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu i stworzyliśmy serwis udostępniający te zasoby. Dla nas jest bardzo ważne, że jakby wszystko, co robimy, staramy się robić w taki sposób, żeby redukować wszystkie bariery technologiczne i prawne w dostępie do treści i zasobów. W związku z czym tam, gdzie to jest możliwe, udostępniamy wszystko na licencjach Creative Commons. Staramy się też korzystać na tyle, na ile to jest możliwe, z wolnego i otwartego oprogramowania. I tym, co było punktem wyjścia dla powstania Pracowni Otwierania Kultury, czyli takiego labu, w którym my wspólnie z instytucjami tworzymy rozwiązania technologiczne udostępniające ich zasoby, to były wyniki badań przeprowadzone przez zresztą obecną tutaj panią De Roset i panią Katarzynę Zielonkę z NIMOZ-u, które podawały dane dotyczące tego, jaka jest popularność i pobieralność aplikacji mobilnych tworzonych przez muzea.
I to, co było dla nas bardzo ważne, to to, że według danych za maj wśród 51 muzealnych aplikacji jedynie 8 zostało zainstalowanych przez więcej niż 1000 użytkowników, a aż 26 aplikacji miało mniej niż 100 instalacji. I to było dla nas takim punktem wyjścia do tego, żeby zastanowić się nad tym, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób my być może możemy w tym pomóc, ponieważ zarówno digitalizacja, jak i tworzenie tych narzędzi to najczęściej jest proces, który odbywa się za publiczne pieniądze i my bardzo chcieliśmy dostarczyć maksymalnie dużo wsparcia tym instytucjom na drodze tworzenia technologii i udostępniania zasobów, żeby te produkty, które są tworzone przez instytucje, czy to są serwisy, czy to są rozwiązania mobilne, czy inne narzędzia, żeby one służyły jak największej grupie ludzi, a nie na przykład były pobierane przez mniej niż 100 osób. W związku z czym zaproponowaliśmy taki proces edukacyjny i twórczy, którym dla nas centralnym elementem jest otwartość na odbiorcę, otwartość na osoby o szczególnych potrzebach i otwartość technologiczna i prawna produktów i zasobów. W praktyce wygląda to tak, że za każdym razem, kiedy przychodzi do nas, czy zgłasza się do nas instytucja, to my oczywiście bierzemy pod uwagę to, z jakimi zasobami się do nas zgłasza, jakich ma odbiorców, jaki jest profil tej instytucji i następnie staramy się wspólnie to zdefiniować tak, aby to, co powstanie w efekcie, czyli sposób, w jaki te zasoby zostaną udostępnione w jakimś konkretnym narzędziu, spełniało te wszystkie kryteria na tyle, na ile to jest możliwe. No i to, co jest dla nas ważne, to to, że jesteśmy przekonani, że taka praktyka przekłada się na dbałość o bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Preferujemy też rozwiązania nastawione na długie trwanie, adaptację i aktualizację, to znaczy chcemy, żeby te rozwiązania mogły się zmieniać i rozwijać wraz ze zmieniającą się i rozwijającą technologią. I staramy się dbać o spójność tych rozwiązań i produktów z misją, specyfiką i społeczną rolą instytucji. I to odróżnia nas od komercyjnych podmiotów, które mogą zajmować się podobną działalnością. Więc w największym skrócie pracownia otwierania kultury to jest taka przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez pracę na zasobach i tworzenie możliwie jak najlepszych rozwiązań do ich udostępniania, ale też jednocześnie dzielenia się wiedzą, budowanie kompetencji i ostatecznie tworzenia narzędzi. I naszą misją jest łączenie ludzi z zasobami dziedzictwa. Bardzo do tej pory nie mieliśmy projektu, który był stricte stworzony dla naukowców i badaczy, natomiast jeżeli uda nam się kolejna edycja, bo jesteśmy po jednej edycji projektu, w którym pracowaliśmy z 4 instytucjami, o których zaraz opowiem, kolejna edycja jest zaplanowana właściwie w całości pod użytkowników będących naukowcami i badaczami, więc tę metodę, którą przetestowaliśmy w naszej pierwszej pilotażowej edycji, chcemy teraz zastosować do zmierzenia się z tym, w jaki sposób instytucje dziedzictwa mogą tworzyć narzędzia przyjazne naukowcom i badaczom. W pierwszej edycji współpracowaliśmy z 4 instytucjami, z Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Warszawy, Ośrodkiem Karta i Muzeum Historii Polski. I te 4 instytucje pracowały z nami od jakby w takim procesie od wstępnego pomysłu i jakichś zasobów, które były punktem wyjścia, zasobów, które te instytucje chciały w jakiś atrakcyjny sposób udostępnić, do prototypów i w tym pierwszej fazie powstały 4 prototypy, narzędzi, które tutaj Państwo widzą i można je też zobaczyć na naszej stronie otwartakultura.org. I każda z tych instytucji miała inny zasób wyjściowy, inaczej definiowała swoją grupę docelową. My wspieraliśmy te instytucje w tym procesie, żeby zadały sobie pytanie o to, dla kogo te zasoby mogą być atrakcyjne, w jaki sposób te osoby mogą ich używać, z jakich technologii ich potencjalni użytkownicy już korzystają, jakie są punkty odniesienia. I taki proces pracy od pomysłu do prototypu, w którym bardzo często ten wyjściowy pomysł wiele razy się zmieniał, przeszły z nami te 4 instytucje. Efektem były te 4 prototypy, z których 2 narzędzia obecnie wdrażamy. Dlatego 2 z 4, że ogłosiliśmy konkurs, który był otwartym konkursem, to znaczy jakby decydowało zarówno jury, jak i głosy internautów. I w tym konkursie z tych 4 prototypów wyłonione zostały 2, które w tym momencie wdrażamy. Wdrażamy te, które znajdują się po lewej stronie, czyli projekt Muzeum Narodowego i Ośrodka Karta. Natomiast ja osobiście bardzo lubiłam wszystkie 4 i bardzo chciałam mieć możliwość zrobienia wszystkich 4 narzędzi. Muzeum Narodowe w
Warszawie tworzy razem z nami aplikację mobilną, która jest adresowana do młodszych odbiorców i jest jej zadaniem, podstawową funkcją będzie tworzenie remiksów dzieł z kolekcji muzeum i jakby możliwość remiksowania ich z własnymi zdjęciami, na przykład selfie. Aplikacja Muzeum Warszawy to była aplikacja, która lokalizowała przedmioty z Muzeum Warszawy na mapie i pozwalała odkrywać je w procesie gry, która toczyła się na mapie Warszawy. Ośrodek Karta to jest narzędzie, które w tym momencie rozwijamy. Narzędzie Szlaki Tułaczy, które bazuje na zasobach i bazie danych posiadanej przez Ośrodek Karta, związanej z deportacjami obywateli polskich w głąb ZSRR i ich dalszych losów tułaczki po świecie. To jest narzędzie, które powstaje. I Muzeum Historii Polski, które było partnerem całego projektu, tworzyło z nami prototyp gry, która miała być grą odczarowującą i przybliżającą młodzieży dwudziestolecie międzywojenne. Więc tak jak powiedziałam, z tych czterech projektów w tym momencie realizujemy dwa. Natomiast tę samą metodę, czyli ten sam proces dochodzenia do prototypu chcemy w kolejnej edycji zrealizować, bazując na pierwsze zasobach pochodzących z Instytucji Dziedzictwa, które mają być udostępnione i zaprezentowane w taki sposób, żeby były jak najbardziej przydatne naukowcom. I co jest dla nas bardzo istotne w całej pracowni otwierania kultury i w Centrum Cyfrowym, to jest ta perspektywa skoncentrowana na odbiorcy, czyli na tych, którzy mają z tych zasobów korzystać. I w tym celu prowadzimy również badania i projekt badawczy, który realizowaliśmy przez ostatnie 3 lata. To była ewaluacja digitalizacji polskich zasobów kultury na przykładzie wieloletniego programu Kultura Plus. I oczywiście interesowało nas tam bardzo wiele rzeczy, natomiast tym, co było dla nas najciekawsze, chyba kiedy już podsumowaliśmy ostateczne wnioski, to czego dowiedzieliśmy się o tym, jak instytucje definiują swoich odbiorców, kogo oni wskazują jako swoje grupy docelowe i to, jakby jak ci odbiorcy faktycznie korzystają z tych zasobów. Więc na podstawie badań jakościowych, które przeprowadziliśmy, to badanie miało w ogóle 3 fazy. Przeprowadziliśmy badania ilościowe, staraliśmy się dotrzeć do wszystkich instytucji, które otrzymały dofinansowanie w programie Kultura Plus. Udało nam się dotrzeć do prawie wszystkich, jakby odpowiedziały prawie wszystkie. Przeprowadziliśmy badanie jakościowe, zrobiliśmy 30 wywiadów z pracownikami instytucji kultury i 30 wywiadów z użytkownikami cyfrowych zasobów kultury. I to, co było dla nas najciekawsze, to jest to, że wyłaniają się takie 2 podstawowe grupy, które najczęściej są identyfikowane przez instytucje, to znaczy pasjonaci, czyli ci, którzy poświęcają swój wolny czas na odkrywanie tych zasobów, i pragmatycy, czyli takie osoby, my ich oczywiście nazwaliśmy pragmatykami, które korzystają z tych zasobów w ramach swojej pracy, czyli to są takie osoby, którym korzystanie z tych zasobów w jakiś sposób ułatwia pracę. I to, co było dla nas bardzo interesujące, to jest to, że instytucje mają tendencję do tego, żeby koncentrować się na takich pasjonatach działających w pojedynkę, takich na przykład projektantach czy innych użytkownikach, którzy mają potencjał twórczego przetwarzania tych zasobów. Bardzo wiele instytucji chciałoby, żeby właśnie ich zasoby były przez twórców przetwarzane i udostępniane w sieci. Natomiast dużo mniej uwagi poświęcają takiej grupie odbiorców, których my nazwaliśmy pasjonatami działającymi w grupie. I tutaj już wspomniani genealodzy są tego świetnym przykładem. To znaczy są takie grupy odbiorców, które korzystają z tych zasobów, ponieważ jest to ich pasja, ale jednocześnie tworzą sieci wymiany wiedzy, bardzo często dużej, rozległe sieci wymiany wiedzy i sami generują bardzo dużo treści powiązanych z tymi zasobami, opracowują je, wkładają bardzo dużo energii w jakby ich opracowywanie i dzielenie się tym. I to są grupy, które często przez instytucje są niedoceniane, a jednocześnie oni są fantastycznymi odbiorcami, z którymi można wejść w relacje wymiany i czerpać też z ich pracy. Więc to jest tutaj genealodzy, to był nasz golden case, to znaczy poświęciliśmy faktycznie sporo omawianiu akurat tej grupy odbiorców i znajdzie się to opracowanie w naszym raporcie.
Ta druga grupa, bardzo krótko, czyli tak zwani pragmatycy, osoby, które korzystają z cyfrowych zasobów w swojej pracy. To, co było dla nas tutaj bardzo interesujące, to to, że oczywiście są tak zwani przez nas zawodowcy, czyli ci, którzy mają duże doświadczenie, rozbudowane kompetencje, zdolność wyszukiwania i przeszukiwania tych zasobów. To są zarówno pracownicy akademicy, jak i powiedzmy kuratorzy, ale też na przykład twórcy różnego rodzaju, tatuatorzy, graficy, projektanci. Oni umieją się po tym obszarze poruszać. Natomiast jest druga grupa, którą my jakby określamy jako, jako uśpiony potencjał. Ogromna grupa ludzi, którzy tak samo mogliby z tych zasobów korzystać, natomiast ewidentnie jest luka kompetencyjna, to znaczy oni nie mają kompetencji do tego, żeby te zasoby w sposób sprawny przeszukiwać. Bardzo często też nie umieją sobie poradzić z wątpliwościami natury prawnoautorskiej i instytucje nie zawsze wychodzą im naprzeciw. Ponieważ mój czas się skończył, to w tym momencie się zatrzymam. Wszystkie te rzeczy będzie można przeczytać w raporcie, który na początku maja opublikujemy na stronie Centrum Cyfrowego i na stronie otwartakultura.org. A ja dziękuję bardzo.